Cześć kochane ziomeczki, kolejna część z pentatoniki molowej, tonacja A, pozycja pierwsza. No tutaj wiem, że tutaj troszeczkę zaczyna się nam rozciągać, no bo to ciężko wszystko w jednym odcinku powiedzieć. Także dobra, jeśli odrobiliście zadanie domowe, czyli to co było w pierwszym odcinku, który robiliśmy, w pierwszej części, to teraz możemy przystąpić do następnych ćwiczeń, które będą wam pomagać w improwizowaniu. Także dobra, no jedziemy dalej. Dla przypomnienia, pentatonika A, mol, pozycja pierwsza, to byłaby tutaj 5-8, od najgrubszych strun, prawda? Po dwa dźwięki na strunę, czyli na najgrubszej 5-8, na piątej 5-7, na czwartej 5-7, na trzeciej 5-7, na drugiej 5-8 i na pierwszej 5-8. Jeśli dobrze oglądaliście poprzedni odcinek i robiliście sobie ćwiczonkę wszystkie, to myślę, że już macie troszeczkę paluszki rozruszane. Także dobra, ostatnie ćwiczenie, które tam wam pokazywałem, to było to, żeby skakać, omijać struny. To się nazywa string skipping, tu mamy w takim wydaniu takim prostym. Czyli po prostu gramy na najgrubszej strunie, później gramy na strunę, jakby dwie struny dalej, prawda? Czyli szósta, czwarta, piąta, trzecia, czwarta, druga, trzecia, pierwsza. Także to byłoby takie ćwiczenie właśnie powtórkowe. Spróbujcie sobie zagrać teraz też to ćwiczenie. To był taki rytm właśnie w ten sposób. Oczywiście tutaj to możemy to teraz zmienić, czyli na przykład możemy to zagrać równo dźwięki, czyli na przykład było coś takiego. Widzicie, wszystkie dźwięki były równo grane, pykane do mojego Vansa, do mojego kapciocha Vansa z dziurkami. To widzieliście, czyli to w ten sposób to brzmiało. No, znowu zaczyna się to robić takie pewne linearne brzmienie, pewna melodia. No być może znowu to już można powiedzieć, no dobra, fajnie, ale teraz co dalej? No właśnie, teraz spróbujmy sobie wykorzystać akurat właśnie ten string skipping i spróbujmy sobie coś poimprowizować. Zobaczcie na przykład, jakby można było to zastosować. Zaczynamy na przykład od dźwięku tonicznego. Całkiem ciekawy pomysł, czyli używałem właściwie tylko trzech strun, szósta, czwarta i druga. Oczywiście trzymamy się znowu tej zasady, że gramy tylko po dźwiękach z tej skali, z tej pentatoniki, czyli A, C, D, E, G, A. No, prawda jest taka, że naprawdę możliwości mamy bardzo dużo, bo możemy to spróbować. Dobra, ja będę grać w ogóle wolno, żeby tu nie robić jakichś cyrków, nie szpanować. Można grać różne kombinacje, załóżmy, dobra, na przykład. Thank you.
widzicie, no to jest dużo, dużo możliwości, bo tutaj trzymałem się, skakałem z szóstej na czwartą, ale też trzecią i czwartą też obok siebie zagrałem, prawda? Dobra, teraz spróbujmy na przykład zrobić coś takiego, że poimprowizować luźno, czyli teraz nie trzymać się na przykład zasady takiej, że na przykład jakieś skaczemy o dwie struny, czy o cztery struny, czy coś. Spróbujmy w ogóle improwizować w ten sposób, że na przykład zaczynamy od dźwięku A i kończymy też na dźwięku A. Nie musi być akurat ten najniższy, ten na szóstej strunie, na piątym progu. Tylko spróbujcie w ten sposób porobić. Popatrzcie, jak ja gram i pójdźcie, później spróbujcie sami. Coś w tym stylu podobnego, prawda? Skończyłem też na A. I teraz dzięki temu słyszycie, no był tam w środku, to nie było jakieś uporządkowane improwizowanie, w sensie, że to nie była jakaś myśl taka, jakaś melodia konkretna, tylko to było troszeczkę takie skakanie. Słyszeliście? Czyli tak właściwie można powiedzieć troszeczkę taki chaos wskutek tego, że jakby no bez jakichś pauz, bez jakiegoś takiego powiedzmy przedłużenia dźwięków. Tylko chodziło o to, żeby trafiać dźwięki, które tutaj, prawda, mamy w tej pozycji. Zaczynałem od dźwięku A, skończyłem też na dźwięku A i to jakby zaczęliśmy jednym dźwiękiem i daliśmy mu jakby, zaczęliśmy od dużej litery i daliśmy kropkę. Czyli dzięki temu, że zacząłem od A, skończyłem na A, to jakby zamknąłem w pewnych jakby ramach melodycznych, tonicznych, prawda, czyli w tej tonacji A zamknąłem to całą improwizację. Co prawda w środku tam były różne takie rzeczy, które się tam działy, jednak no nie, w tym momencie akurat nie zajmujemy się stricte takim, prawda, świrowaniem, solówkowaniem. Chodzi o to, żeby osoby, które zaczynają grać, które na przykład no dużo na przykład uczniów mam takich, czy dużo też się trafiało po drodze, że właśnie no nie wyznali tu pentatonika, ale teraz jak ją zastosować, proszę pana Wojciecha, bo to, że ja mam samą skalę, to niewiele mi daje.